Dzień dobry, witam Was w kolejnym materiale na naszym kanale, w którym udało nam się do studia zaprosić Przemka. Przemek, jak ktoś być może wie, a ktoś nie wie, to dopiero go pozna, jest serwisantem w marce Rotenso, odpowiada za pompy ciepła i moim skromnym zdaniem o tych pompach wie naprawdę dużo, a on się do tego oczywiście nie chce przyznać, ale ja tutaj jestem prowadzącym i moja prawda jest najbardziej prawdziwa. No i Przemka chciałem zapytać odnośnie ustawień pompy ciepła. Z tego względu, że tych pomp nasza firma Grupa Instal montuje dosyć dużo, tłumaczymy oczywiście klientom, w jaki sposób to wszystko ustawiać, jednak zdajemy sobie sprawę z faktu, że coś, co dzisiaj jest jasne, za miesiąc, za dwa miesiące albo jak przyjdzie lato, może już nie być do końca takie jasne. Dlatego chcemy, żeby specjalista, żeby fachowiec opowiedział Wam, jak działa sterownik, co się na nim konkretnie ustawia. I to jest właśnie materiał dedykowany wszystkim końcowym klientom, ale myślę, że i instalatorzy też coś z tego się dowiedzą. Oddaję głos Przemkowi. Obsługa sterownika pompy ciepła Rotenso Aquami jest niezwykle intuicyjna i niezwykle prosta. Najważniejsze jednak jest to, że sterownik posiada funkcję automatycznej blokady. Celem odblokowania sterownika należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Unlock. Po zniknięciu ikonki kłódki sterownik mamy odblokowany, dzięki czemu mamy tutaj swobodny i pełny dostęp do funkcjonalności naszej pompy ciepła. Przede wszystkim poruszanie się po ekranie głównym jest niezwykle proste. Na pierwszym kadrze mamy tutaj uchwycony wątek związany z trybem ciepłej wody użytkowej, czyli tutaj prawa strona, z pierwszą strefą trybu centralnego ogrzewania. W naszym przypadku jest to ogrzewanie grzejnikowe. Poruszanie się pomiędzy tymi dwoma trybami odbywa się przy pomocy strzałek lewo-prawo, dzięki czemu mamy tutaj swobodny dostęp i swobodną możliwość edycji zadanej temperatury dla naszej pompy ciepła w odniesieniu do strefy pierwszej. Przy pomocy strzałek góra-dół ustawiamy zadaną docelową temperaturę dla naszej pompy ciepła, chcąc włączyć tryb pracy pompy ciepła na ogrzewanie strefy pierwszej, naciskamy przycisk on-off. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku, gdy w grę wchodzi ustawienie oraz modyfikacja nastaw temperatury na zbiornik ciepłej wody użytkowej. W tym celu należy przejść strzałką na ekranik, na ikonkę naszego kranika. Ustawiamy docelową temperaturę. Istotne jest to, że po określeniu tej docelowej temperatury, czyli po włączeniu tej funkcji przez przycisk on-off oraz po zatwierdzeniu poprzez ikonkę, poprzez klawisz OK, pokazuje nam się rzeczywista temperatura w naszym zbiorniku. Jest to dla nas niezwykle istotna informacja, dla nas jako dla użytkowników, dzięki czemu wiem, jaką temperaturę ustawiłem na tryb ciepłej wody użytkowej. Po wyjściu z tego trybu widzę, jaka jest rzeczywista temperatura. Celem edycji nastaw dla strefy drugiej należy strzałką przejść dwa razy w prawo. Naszym oczom ukazuje się ikonka ogrzewania podłogowego. W tym celu również możemy określić docelową temperaturę na nasze ogrzewanie podłogowe. Przy pomocy przycisku załącz-wyłącz włączamy ten tryb i przy pomocy przycisku OK wychodzimy do menu głównego. Po wejściu w menu bardziej spersonalizowane, przede wszystkim mamy możliwość zadecydowania, czy nasza pompa ciepła współpracuje, czy nasza pompa ciepła pracuje w odniesieniu do nastaw manualnych, czyli do tego, co wprowadziliśmy chwilkę wcześniej, czy nasza pompa ciepła jednak ma tutaj pracować w odniesieniu do krzywej grzewczej. Pompa Rotenso Aquami posiada 8 wbudowanych krzywych grzewczych. Krzywe grzewcze te opisane są w instrukcji obsługi samej pompy ciepła, dzięki czemu możemy pozyskać informację, która krzywa grzewcza przy jakiej temperaturze zewnętrznej będzie nam dawała żądaną rzeczywistą temperaturę zasilania na ten układ. Celem wejścia w menu wyboru krzywej grzewczej, po wejściu w zakładkę menu, wchodzimy w nastawę temperatury. Przechodzimy na środkową część naszego sterownika. Do dyspozycji mamy dwa warianty włączenia krzywych grzewczych. Łatwo tutaj można się domyśleć, że osobno możemy ustawić krzywą grzewczą na strefę pierwszą oraz osobno na strefę drugą, co jest jeszcze bardziej tutaj interesujące, bo jak widzimy, możemy tutaj indywidualnie dostosować sobie konieczne dla nas nastawy. Wybierając strefę pierwszą, chcąc ustawić sterowanie tą strefą poprzez krzywą grzewczą, po wejściu w nią
naciskamy przycisk on-off. Naszym oczom ukazują się cyferki od 1 do 9. To są właśnie te wspomniane przeze mnie wcześniej krzywe grzewcze. Należy tutaj pamiętać o tym, że wybierając krzywą grzewczą bliżej cyfry 1, nasz parametr na zasilaniu będzie wyższy. Im bardziej przesuwamy się w kierunku 8 lub 9, tym nasze zadane parametry będą po prostu niższe. Dlatego ustawiając przykładowo krzywą grzewczą 6, mogę dodatkowo wejść w konfigurację krzywej grzewczej dla strefy drugiej. W tym celu znowu naciskam przycisk on-off i mogę tutaj zdefiniować sobie indywidualnie konkretną krzywą grzewczą, indywidualnie właśnie na potrzeby drugiej strefy grzewczej, czyli w naszym przypadku ogrzewania podłogowego. I na przykład wybierzemy sobie trójeczkę. Istotną zaletą naszego sterownika w pompie ciepła Rotenso Aquami również jest fakt, że mamy tutaj swobodny dostęp do parametrów operacyjnych, do parametrów pracy naszej pompy ciepła. Celem wejścia w parametr operacji po naciśnięciu przycisku menu należy wybrać na drugiej stronie zakładkę związaną właśnie z tą opcją, czyli parametry pracy. Po wejściu w parametry pracy mamy do dyspozycji aż 9 kart, które ukazują nam różnego rodzaju parametry pracy naszego urządzenia. Przede wszystkim stany poszczególnych styków w automatyce naszej pompy ciepła, a także podstawowe informacje związane przede wszystkim z przepływem wody przez naszą pompę ciepła, przez aktualnie produkowaną moc naszej pompy ciepła, co też jest niezwykle istotne. Z racji faktu, że pompa Rotenso Aquami zlicza nam zużycie energii elektrycznej, również tutaj ta wartość jest zapisywana. Pozostałe karty zawierają informacje związane z temperaturami panującymi w naszym układzie, czy to parametrami hydraulicznymi, czy to parametrami chłodniczymi. Dodatkowo możemy sprawdzić parametry takie jak przede wszystkim prąd pobierany przez naszą sprężarkę oraz jej częstotliwość. Ja Przemkowi bardzo dziękuję za przyjazd. Ja również Wam wszystkim bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć. A ja też zachęcam jednocześnie do pozostawienia po sobie łapki w górę, jakiejś subskrypcji, ewentualnego komentarza. Dzięki i do zobaczenia.